Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu, próba dźwięku, raz, dwa, trzy. Cześć, witam, z tej strony Artlemax, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Minecrafta na modach. Jak widzicie, już kilka zmian, na pewno zobaczyliście to urządzenie tutaj. A więc postanowiłem, że między odcinkami pójdę i dokończę swój system generowania energii. Jak on teraz wygląda? Jak widzicie, dosyć ciekawie. Wszystko działa, wszystkie te są pełne, wszystkie generatory wodne. Tutaj u góry użyłem kabli glass fiber. Wydaje mi się, że ten system starczy mi na dłuższy czas. Jak nie, no to zawsze mogę zrobić go powiększyć. 600 tysięcy energii. No, to jest dużo i można tego zacząć używać. Żeby tego zacząć używać, zrobię sobie elektryczny klucz. Po pierwsze, jak widzicie, do tego odcinka jestem troszkę przygotowany. Troszkę, bo ja nigdy nie będę przygotowany w całości. No ale jak widzicie, jest elektryczny klucz. Naładuję go sobie. Wezmę troszkę energii. Jak widzicie, energia szybko się uzupełnia z powrotem. Sprawdźmy, jaki jest przypływ. 46. No tak, bo dodałem jeszcze dwa generatory. Jeden tutaj na dole. I drugi tutaj z przodu. Teraz wszystko działa idealnie. Powiem wam, że jestem zadowolony z tego systemu. Jak bardzo? No, to się okaże, jak on się będzie sprawował, jak podłączymy do niego wszystkie maszyny. Może nie wszystkie tak od razu, ale kilka. Niedługo chcę też zacząć pracować z olejem i produkcją paliwa. Już wiem mniej więcej, jak chcę to wszystko zrobić. Mam opracowany pewny system, który wydaje się bezpieczny. Podkreślam, wydaje się. Jak wiecie, silniki spalinowe lubią wybuchać i tak się to też stało na moim drugim świecie, kiedy to poszedłem sobie do kopalni. Oczywiście wcześniej zbudowałem cały system silników, zbudowałem pomieszczenie dla tych silników, zbudowałem rafinerię i tak dalej. Wszystko się pięknie przetwarzało. Miałem też zrobiony jakiś tam mały system sortujący. Poszedłem sobie kopać, wróciłem i co zobaczyłem? Dziurę. Po prostu silniki stwierdziły, że nie chce im się już pracować, no i wybuchły. Więc rafineria, która składa się, na którą jest potrzebne 4 diamenty, z tego co pamiętam, przestała pracować. Okej, koniec gadania. Najpierw ustawię sobie klucz na tryb, w którym na pewno nie stracę swoich urządzeń. Tak więc bierzemy piecyk. Okej, mam piecyk. Rozwalę te deski tutaj, bo one już nie będą potrzebne. Za to przydadzą się kable. Ponieważ muszę zrobić sobie transformer na niższą energię. Okej, jeszcze to. Okej, to też wezmę, przyda się. Teraz się mogę szybko przespać i... No jak widzicie, jesteśmy z powrotem, wstaje nowy dzień. Boję się, że skoro się tam przeniosę, to skończę współpracować ze swoją wioską. Nie bójcie się, cały czas mam tutaj ten domek. Tutaj też na pewno coś zrobię. Jeszcze co? Nie bardzo wiem. Jeszcze nie bardzo wiem co. Ale coś wymyślę, spokojnie. Możecie wy też zaproponować, co chcielibyście, żebym zrobił w tym domku. Tak, to będzie dobry pomysł. Zastanawiam się właśnie, żeby system sortujący zrobić w tamtym domku, ale to będzie bez sensu, bo będę musiał biegać non-stop tam i z powrotem. Tam bym chciał mieć coś, do czego będę musiał zawitać tylko od czasu do czasu, żeby sprawdzić, czy nic się nie dzieje. W sumie wiecie, co teraz pomyślałem? Może tam sobie ule wstawię z pszczołami. Podłogę zmienię po prostu na ziemię. To w sumie może działać. To jest warte przemyśleń. Ale oczywiście napiszecie mi w komentarzach, co wy o tym myślicie. Kiedy ten odcinek się ukaże, nie wiem. Mam nadzieję, że w końcu zacznę renderować odcinki niedługo. Tutaj też mamy postęp. Jak widzicie, doszliśmy do Mobius Fuel. I to jest to, do czego chciałem dojść. Ale wszystko po kolei. Na początek skończę mój system, że tak powiem, zaopatrzenia prądem. Tak więc zrobię sobie szybko transformer na niską energię. Jest low voltage transformer. Tu sobie zrobię też dziurę jeszcze i postawię go tak. O, jest idealnie. Tutaj, gdzie są te trzy dziury, musi wchodzić wysokie napięcie. To muszę obrócić. Okej, jak się obracało teraz rzeczy? Kluczem? Kluczem. Okej, tu jest wyjście. Tu wchodzi wysokie napięcie. Ten piecyk sobie stąd na razie przestawię.
Czekajcie, chcę to jakoś logicznie zrobić po prostu. Tutaj też powinno być wyjście, tak. Zgadza się. Więc tu mogę poprowadzić kabel. I do tego będę miał podłączony macerator, kompresor i ekstraktor. Bo te urządzenia potrzebują właśnie niższego napięcia. Więc powiedzmy, że zrobię jeszcze tak. I mamy macerator, kompresor i ekstraktor. W sumie wiecie co? Mam jeszcze inny pomysł. Zrobię to jeszcze ładniej, jak się uda. Jak starczy mi kabli oczywiście, to miałem na myśli. Aha, klucz nie korzysta z napięcia z badpaka, więc muszę go sobie naładować. Ponieważ zabiera on dosyć sporo energii. A będzie przydatny na pewno. Ok, teraz stawiamy po kolei znowu. Macerator, kompresor i ekstraktor. Tu jest ekstraktor. Widzicie, napięcie już płynie. Macerator już może działać. Teraz szybko zabuduję tą ścianę. Ok. Powiedzmy, że wygląda to sympatycznie. Teraz jakbym zrobił tak i tu postawił swój piecyk i podłączył napięcie podobnie, tylko od tyłu i oczywiście wysokie napięcie. Piecyk akceptuje wysokie napięcie. Tak? Tak, jak widzicie, się ładuje. Ok. Są jakieś postępy. A, nie tak to miałem zrobić. Kurde, czemu nie krzyczycie? Tak, tylko jak ja to zrobię tak, jak chcę to zrobić... Okej. Musimy się zapożyczyć kilka osłon. Już zobaczycie dlaczego. Powiedzmy 10, 20 i 40. Tak, to powinno wystarczyć. I teraz te osłony położę tutaj. No. Okej. Ok, to powinno być ok. Nic niedobrego nie powinno się zdarzyć. No, chyba się zdarzy jednak. Chcę sprawdzić, czy kabel... Ten glass fiber tak łączy się z tym, z koprem. Czyli tak być nie może. Chyba to będzie jedyne rozwiązanie. To, co miałem przed chwilą. Tak mi się właśnie wydaje. Myślałem, że będę mógł położyć osłony po prostu, ale wygląda na to, że nie. I tu też będą wystawać, ale dobra. Tragedii nie ma. Jak widzicie, troszkę kombinuję, żeby to zrobić tak, żeby wyglądało ładnie, ale przede wszystkim, żeby działało. Tu mam to. Dźwignię. Ją położę tutaj i wezmę swój red alloy wire. To powinienem być w stanie doprowadzić ten prąd do tego. Będzie to działać? Chyba nie. Nie, nie działa, ale okej. Wiem teraz, że dźwignia jest włączona. Znowu popatrzycie troszkę na moje kombinowanie. Jak to zrobić, żeby upiększyć rzeczy? Wydawało mi się, że mogę na tych kłaść. O, tutaj może. Okej. Nie powinno być chyba nigdzie widać tego kabla. A nie. Pewnie, że widać. Spokojnie, zaraz coś wymyślę. Wy już pewnie wiecie, jak to zrobić i krzyczycie tam, żeby to zrobić tak, a nie tak. Ale spokojnie. Bym to zrobił tak. Takie kółko. Takie coś powinno wystarczyć. I wtedy jakbym dźwignię położył wyżej. Piecyk wydaje się być włączony, ale nie jest włączony. Okej, to jest dziwne. Jakbym to teraz położył tu. Zamiast tam na dole. To nie działa. A, powinno.
O, działa. Idzie ciepło do góry. Więc można powiedzieć, że jest ok i wygląda to ładnie. Tutaj oczywiście też mogę położyć cover. Ten jest pełny. Tego nie mogę sobie zasłonić, bo będę musiał z niego korzystać. Okej, piecek się grzeje, tu wszędzie jest napięcie, wszyscy zadowoleni, hip hip hurra, Artemax coś zrobił. Następna rzecz, wyczyszczę troszkę ekwipunek, czyli po prostu wrzucę wszystko do skrzyni. Tak, dużo klikania, ja lubię klikać. I zrobimy następną rzecz. Następną rzeczą to będzie jedno z moich ulubionych urządzeń, tak myślę. Mój wattpack jest pusty. Okej, tego się nie spodziewałem. A więc tak, do tego urządzenia będę potrzebował 4 Nova Catalyst. Jest to bardzo niebezpieczne urządzenie. Pokażę wam prawdopodobnie, jaki ono ma zasięg wybuchu. Jak osiągnę 100 widzów. O, to będzie warunek. Jak będzie 100 widzów, to zobaczycie, jak wybucha Nova Catalyst. A tymczasem mamy to magiczne urządzenie. Zapożyczę sobie połowę... Albo wiecie co? Patrzcie, co zrobimy. Gdzie jest mój kamień filozoficzny? No, już widzę. Okej. Okay. Teraz to chyba było 4T. To jest Eternalist Fuel. Eternalist Fuel ma bardzo dużo EMC, z tego co pamiętam. 8192, czyli jak widzicie jest warty tyle co diament. 4 Mobius Fuel to są... to jest jeden Eternalist Fuel. No, tak to wygląda. To sobie położę tutaj jako... może czas, żebym wytłumaczył wam, co znaczą te pola. Otóż tu sobie wsadzam rzeczy, które mają być przemienione. Czyli na przykład, powiedzmy... no nie wiem... Redstone gdzieś tu powinienem mieć? Mam 13 redstone. Czyli wsadzam tu sobie redstone. I jak widzicie, on automatycznie jest przesuwany do tego miejsca tutaj. W tym miejscu... O, shit. Nie chciałem tego zrobić. No, ale w tym miejscu... Kładę blok docelowy. W moim przypadku będzie to Eternalist Fuel, dopóki nie zrobię sobie tego oto urządzenia. Kleinstar Ein. Ale jak widzicie, potrzebuję do niego 8 Mobius Fuel i jednego diamentu. Jeden diament to nie problem. 8 Mobius Fuel też mógłbym zrobić w sumie. Ale nie. To może poczekać. Tymczasem my się pójdziemy pobawić tym oto urządzeniem. Schowam jeszcze może wszystkie rzeczy. I widzimy się za niedługo w kopalni. Okej, jesteśmy w kopalni. Jak widzicie, bawię się swoim Divining Rod. Na pewno już wiecie wszyscy, co to robi, co to urządzenie potrafi. Szukałem diamentów, ale nie mogłem ich nigdzie znaleźć. I nie wziąłem sobie pochodni, więc nie będę się nigdzie zanurzał głęboko. Ale tak, zaprezentujmy może to. To urządzenie... Nie wziąłem sobie tego Eternalist Fuel? Chyba, że Divining Rod tego urządzenia. Dobra, nieważne. To urządzenie działa w następujący sposób. Ładujemy go klawiszem V do pełnego tego. Klikamy albo prawy przycisk myszy, albo klawisz R i patrzcie, co teraz się stanie. Tadam! Wszystko się wykopało na pewną długość. Jak widzicie, było tam 3 tinor i 1 iron. Reszta wszystko wylądowało w moim plecaku. Jest to naprawdę bardzo fajne urządzenie. Na pewno pomoże mi ono w kopaniu. Tego jestem pewien. Tylko teraz, no tak jak powiedziałem, no nie wziąłem sobie pochodni, więc nigdzie za daleko nie pójdę. Co prawdopodobnie teraz zrobię, ponieważ mam już to urządzenie... Pomyślę w sumie, co porobię. O, tu jest fajny korytarzyk, gdzie może się okazać, że znajdę jakieś diamenty. Bo tu na pewno kopałem w poszukiwaniu diamentów. Jak widzicie, idę tylko i klikam na ściany. Poszukuję źródła diamentów. Nie mogę go znaleźć, ale może, proszę. 16384. To jest... To jest to, co nie wiedziałem, co to jest.
Jak to się teraz nazywało? Patrzcie, nie przypomnę sobie. A jak widzicie, znowu troszkę złota i znowu troszkę kopru wleciało. Okej, tu już doszliśmy do końca. Czyżby już mi się naładowanie skończyło? Tak. Czyli miałem tylko jeden Mobius Fuel. Jak widzicie, nie starczyło to na długo. Moim rozwiązaniem tego problemu będzie zbudowanie tego urządzenia, co wam pokazywałem wcześniej, czyli Kleinstar, oraz tego urządzenia, które się nazywa Antimatter Relay. Nie jest ono bardzo kosztowne, potrzebuje tylko Energy Collector, który potrzebuje blok diamentowy, ale nie jest źle. Obsidian i szkło. Więc dlaczego byśmy tego nie mieli zbudować teraz? Tak więc ja poszukam swojej drogi do domku i zobaczymy się tam, no bo nie warto, żebyście oglądali, jak błądzę po kopalni. Prawda? No właśnie. Więc do... Okej, jak widzicie, jestem z powrotem w domku. Piec już jest w pełni naładowany. Wrzucę szybko żelazo do macery. Teraz strasznie głośne są te dźwięki. Myślę, że je wyłączę w opcjach modów, bo one na pewno troszkę przeszkadzają. Okej, i pomyślmy, co chcę teraz zrobić. Po pierwsze, muszę sobie zrobić Energy Collector. Czyli potrzebuję 9 diamentów. Okej, jest 9 diamentów. Aternalis Fuel chyba żaden nie doszedł, niestety. Nie wiem, co zrobiłem z tym, który miałem. Może rzeczywiście mi go użyło jako Divining Rod, chociaż wydawało mi się, że to nie potrzebuje paliwa żadnego. No, a może jednak. Potrzebuję również piecyk z kobla, więc nie jest to nic drogiego. Potrzebuję również... co ja potrzebuję? Na pewno będę potrzebował więcej obsydianu. Wiem, co potrzebuję. Szkło potrzebuję. I potrzebuję glowstone, ale bloki. Co ja tu mogę przepalić, żeby otrzymać glowstone? A, Nikolaj przepalę. Czyli to sobie stawię tu, to tu, to tu, to tu. Jest mi tego glowstone'a troszkę potrzebne. Z tego co wiem, 32. Wezmę sobie 40, to powinno wystarczyć. O, akurat 40. To będzie 10 bloków. Tak, i to myślę powinno wystarczyć. 6 nawet było potrzebne. Okej. Zawsze jest mieć warto troszkę więcej. Na wszelki wypadek, a znacie mnie, ja zazwyczaj nie mam w ogóle rzeczy. Iron się przepalił, więc wrzućmy go do piecyka. Jak widzicie, to nawet nie robi żadnej krzywdy dosłownie naszemu MFE. Okej, to skoro już mam kolektor, to zobaczmy, jak zrobić sobie antimatter relay. 3, 4, 7 obsydianu, szkło i to. Okej, przepalę sobie kilka staków cobblestone'a, ponieważ nie jest on mi potrzebny. Okej, to wystarczy. Tak. No to co? Aha, jeszcze szkło potrzebuję. Szkło. Obsydian naokoło. I energy collector w środku. I to mi daje antimatter relay. Jeśli go postawię tutaj, to jak widzicie, jest to miejsce, w którym, które może zbierać energię z energy kolektora. Jeśli to wyciągnę, i to wyciągnę, i to wyciągnę, energia będzie się zbierać tutaj. Im więcej kolektorów będę miał w kółko tego antimatter relaya, czyli mogę postawić jeden obok, jeden z tyłu, jeden pod spodem. No, po prostu różne konfiguracje są możliwe. Tym więcej ta energia będzie tu wpływać. Ja sobie postawię to tutaj, żeby mi się dalej zamieniało. Jak widzicie, energia stąd przechodzi od razu dotąd. Jaką jeszcze fajną opcję ma to urządzenie? Przedmioty, które wrzucę tutaj, są przepalane na EMC. Czyli jeśli powiedzmy wrzucę blok diamentu jako jeden diament, to zostanie on przepalony na 8000 EMC. To się załaduje tutaj. I to powinno wystarczyć, żeby zrobić jeden Eternalist Fuel. Okej. Okay. No to już wiem. Nie wiem. Okej. Okay. Nieważne. Nie słuchajcie mnie teraz, bo nie wiem, co plotę. Najchętniej bym poczekał, aż ten Eternalist Fuel się zrobi. A najlepiej dwa. Ponieważ chcę zrobić sobie Kleinstar.
Może troszkę szybko się poruszam, ale po co tracić czas? Już tak bardzo dużo czasu zmarnowałem, więc wiecie. Dynia. Chcę po prostu wyczyścić te MC. A szkła nigdy nie za wiele. W sumie doszedłem do wniosku, że mogę przepalić wszystkie dynie w tym antimatery relay. I to powinno dać sporo energii. Więc zobaczmy. Sprawdźmy to w teorii. Wziąłem węgla, może troszkę? Troszkę mam, nie za dużo, ale wystarczy na chwilę. Wstawię tu po staku, myślę. Tak, żeby to chwilę działało. I wezmę te 65 czy 66 dyni, co tam było. Przypomnę wam, że dynia ma wartość 144 EMC. Czyli 64 dyń powinno nam dać dosyć sporo EMC. Niech to się przepali. Niech to się przerabia, a ja zobaczę się z wami, jak będę gotowy do dalszej pracy. Okej, czekam cały czas na to, żeby się ten drugi Eternal Fuel zrobił. Jak widzicie, jeden już mam, potrzebuję jeszcze jednego. Ale w międzyczasie doszedłem do wniosku, że chcę sobie zrobić jetpack. Powinno mnie na niego stać. Jak widzicie, muszę zrobić Advanced Circuit. Nie jest to ciężkie zadanie, właśnie mi przyszedł SMS, za co bardzo przepraszam. Sprawdzę sobie później. Mam nadzieję, że to nic ważnego. Jest Advanced Circuit. Potrzebuję też Batboxa i to jest jedyne urządzenie, o którym chyba nie pomyślałem. Trzy baterie potrzebuję. Gdzieś miałem baterię? Gdzieś miałem? Będzie mi poszukać. No, bateria. Nie bądź świnia. Ale to nie powinien być problem, żeby zrobić baterię, chociaż... Chociaż może się okazać, że jednak będzie problem. Czekajcie. Wezmę sobie troszkę redstone'a. A nie chcę, nie to! Widzicie, Mobius Fuel nie jest wcale takie drogi. Już dwa mam. Okej, 40 redstone'a powinno wystarczyć. Potrzebuję 3 baterie. No, chociaż w jednym mi się udało zrobić 3. 3 kable. Później potrzebuję 5 kawałków drewna i kabel. Nie będzie problemu. Też dziwne, że się udało to zrobić. Kabel i kawałki drewna. Okej, jest Batbox, jest Advanced Circuit. Co tam jeszcze miało być? Refined Iron po bokach i Glowstone Dust. Jest! Elektryczny jetpack. To jest świetne urządzenie, naprawdę. Niech ono się tylko naładuje i już wam pokażę, o co w nim chodzi. Czym to się wszystko je, że tak powiem. Jak tam nasz progres? No, zbliżamy się ku blisko momentu kulminacyjnego. Widzicie, przepaliłem tu jeszcze troszkę dyni. Mam dosyć dużo EMC, 12 tysięcy. To by mi na chwilę wystarczyło. Widzicie, te generatory wodne są strasznie głośne, więc też pomyślę nad wyłączeniem dźwięków. To jeszcze się ładowało, czy nie? Nie. No, to czas zacząć zabawę, moi drodzy. Patrzcie. Uiii. Oczywiście jest ograniczony limit wysokości. Niestety. Nie można polecieć nie wiadomo jak wysoko. Jak widzicie, zadaję sobie teraz obrażenia. Jeśli jednak zacznę latać i wcisnę M, zmieni mi się to na hover mode. Czyli na tryb szybowania. Myślę, żeby tak to mogę nazwać. I wtedy nawet jak będę wysoko i puszczę spację, to będę się powoli opuszczał na ziemię, tak, że nie stanie mi się krzywda. Dlaczego mi się to przyda? Pamiętacie to miejsce tutaj? To, gdzie woda tutaj leci? Na pewno pamiętacie. Tutaj zginąłem dwa razy pod rząd, nie? Gdybym wtedy miał na sobie jetpack, to patrzcie, jakby to wyglądało. A spadam! A? Hurra, żyję! No, mniej więcej tak by to właśnie wyglądało, jakbym miał wtedy jetpack. A jak się stąd teraz wydostać? No przecież nie będę w takim tempie leciał do góry. Po prostu włączam z powrotem hover mode i ziuu, do góry. Jest to chyba druga z moich ulubionych zabawek, dostępna w tych modach, zaraz po Destruction Catalyst. A oczywiście jest jeszcze Kilof stworzony z ciemnej materii, ale o tym w swoim czasie. Tak, jak widzicie, troszkę, że tak powiem, podreperowałem swoją wiedzę o tych modach. Pograłem, poczytałem, pooglądałem, popatrzyłem, poszukałem, poszperałem, tereferę, tereferę.
i wiem mniej więcej, co muszę robić, żeby to jako tako wyglądało. Na pewno widzicie już jakieś postępy, duże zmiany. Wiecie co? Ulepszmy sobie ten pokoik, żeby wyglądał tak ładnie. Aha, wtedy tu mi zostanie to. No dobra, niech na razie będzie. Okej. Okay. Z czystego kamienia to wygląda dużo lepiej, przynajmniej moim zdaniem. Na podłogę na pewno przyniosę z powrotem marmur, bo podobało mi się, jak to wyglądało. Dużo tam jeszcze zostało? Nie, już końcówka. Szkoda, że to tak powoli działa. Jeśli stworzę sobie ciemną materię i w ogóle, i później czerwoną materię i zmienię to na mark drugi, czyli poziom drugi i później poziom trzeci, to będzie to wszystko się dużo, ale to dużo szybciej odbywać. Zaufajcie mi. Tymczasem tu mi się zbiera sporo energii, tu mi się zbiera energia. To dobrze, bo już jestem bliski stworzenia sobie Kleinstarn Ein. Nie wiem, czemu wymyślili taką niemiecką nazwę. Może, nie wiem, twórca jest z Niemiec, czy coś takiego. Nie wiem, nie wnikałem w to akurat. I nie mam zamiaru. No, szybciej. Już prawie. Jak widzicie, troszkę czasu to zajmuje, żeby zrobić jeden Eternalist Fuel. Ale jak będę miał więcej tych kolektorów i przede wszystkim jak zrobię sobie tego Kleinstara, to nie będzie już aż tak dużym problemem. Okej. Z tego co pamiętam, mogę zrobić po prostu tak. Okej, mogę. To mi się podoba. I jak widzicie, kawałek diamentu już mam przygotowany, więc teraz po prostu otaczam diament Mobius Fuel i mam Kleinstar Ein. Co się z tym robi? Co się z tym je? Co się tym je? Jak widzicie, nie mogę kliknąć prawym klawiszem. Jak kliknę prawym klawiszem, to za dużo się nie dzieje. Nic to nie robi. Bezużyteczne urządzenie. Haha, mylicie się. Jak go wrzucę do swojego relaya, jak widzicie, zaczyna to wysysać energię, którą relay zgromadził i ładować to do Kleinstara. Zapytacie się, ale po cholerę ci to? A, tu przychodzi kolejna odpowiedź na wasze pytanie. A ma ona dużo wspólnego z tym oto urządzeniem. Otóż Kleinstar, ładunek zawarty w Kleinstarze, może działać jako paliwo do Destruction Catalyst. Tak, te wszystkie urządzenia się ze sobą tak łączą, że naprawdę nie mogłem tego ogarnąć na początku, póki nie zacząłem sobie grać po prostu. Tak wiecie, dla zabawy, nie? No, ale teraz jak już... nie mam jetpacka na sobie. Teraz jak już to mniej więcej ogarnąłem, to już wiem, o co chodzi. I teraz patrzcie. Widzicie, jaki poziom naładowania ma Kleinstar? Jest mniej więcej na czerwonym polu, tak powiedzmy, nie wiem, 1/5 naładowania. Pewno nie jest aż tyle, jest dużo mniej. Jak nacisnę R, no to nie wyssało energii, bo... Nie, no wyssało troszkę energii, na pewno. Musiało wyssać. A nie, bo mam Mobius Fuel ze sobą i chyba to najpierw bierze Mobius Fuel. Więc może ponował wszystkiego do mojej skrzyni w domku. I wtedy wam pokażę, co i jak. To naprawdę bardzo fajne urządzenie. Na pewno będę go zawsze używać, jak tylko będę szedł do kopalni. Skończy się używanie kilofa i tak dalej. Kilofa będę używać tylko wtedy, jeśli będę musiał wydobyć jakieś, wiecie, rudy, które są poza, że tak powiem, polem ostrzału, że tak to nazwę. Ok, zostawię dosłownie wszystko. Electric pack nie ma znaczenia. Wiertło też nie. Jestem na trybie szybowania, to dobrze, widzicie? Dużo szybciej się wchodzi do góry z tym jetpackiem. Teraz to powinno wysysać energię z mojego Kleinstara. Tak, widzicie? Ubyło energii. Dosyć sporo, ponieważ Destruction Catalyst potrzebuje sporo energii, ale naprawdę warto. Żebym sobie tylko domku nie rozwalił. Widzicie, Kleinstar już jest pusty, bo Destruction Catalyst działał. No więc znowu troszkę potworzyłem w tym odcinku. Sprawdzę sobie, ile to już trwa. Nie wydaje mi się, żeby było zbyt długo, ale wrócę za moment. O, się troszkę zdziwiłem. Odcinek trwa pół godziny. Tak, dokładnie. Pół godziny. Więc myślę, że to jest bardzo dobry punkt kulminacyjny jak na ten odcinek. Troszkę porobiłem, troszkę zmieniłem, troszkę dodałem, troszkę usprawniłem, więc ogólnie jestem zadowolony. Mam nadzieję, że wy również będziecie. No i oczywiście
wiecie, możecie to okazać, nie? W jaki sposób? Bardzo prosty. Komentujcie, subskrybujcie i łapki w górę. No, tyle na ten temat, tyle ode mnie na dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, pa!